Co się cieszy, mam wylew. Ciepło, nie? Dobra. Co jest ten problem z dyskiem? Okay. Proszę pozwolicie, że zrobię mały teścik, czy tam coś w ogóle widać na tym. Będzie i polecimy. Coś zmieni, słuchajcie, bo ja co tu mogę merdać, a jak pójdzie na drugie miasto. Widzi ktoś wskaźnik? Nie, jest tu dalej. Aha, to jest taki. No, z tym będzie śmiesznie trochę. Ja teraz nie wiem, jak z tego wyjść. O, wyszło całkiem. Super. Dobra. Damy radę. Słuchajcie, witam was serdecznie. Nazywam się Staszek Moderek. Kiedy tutaj koledzy do mnie zadzwonili z pytaniem, o czym mam mówić, ja zawsze na takie pytanie odpowiadam, jaki jest temat przewodni konwentu, bo staram się zawsze dopasować prelekcje do ogólnej tematyki konwentowej. Tutaj padło hasło, że wszystko co związane z gwiazdami, z kosmosem. No to tu nie mogłem się długo zastanawiać. No, co mi najbardziej z gwiazdami się kojarzy, no to oczywiście ten stary filmik Stars in Black. I w tym momencie sobie zdałem sprawę, że słuchajcie, od momentu, kiedy ja zrobiłem ten filmik, upłynęło 15 lat. I stwierdziłem, że zrobię sobie takie podsumowanie troszeczkę, jak to wtedy wyglądało, co ja robiłem przedtem, co ja robiłem w międzyczasie, czyli od momentu, kiedy powstały te gwiazdy w czerni, te pierwsze internetowe, do momentu, kiedy w tej chwili funkcjonuję, działam jak działam i pracuję nad tym, na czym pracuję. I stwierdziłem, że sobie zrobię takie małe podsumowanie. Dla osób, które nigdy przedtem się nie spotkały z moją twórczością, właśnie przygotowałem takie coś. To jest coś, czym ja się zajmuję w ogóle w tej chwili. Na co dzień. I to jest taka właśnie sklejanka z tych ostatnich, no może nie 15, ale, no ale dobrych tam iluś lat. Jak znajdę myszkę, którzy fajnie. Ja spróbuję może to czymś takim bardziej ludzkim otworzyć. A tu jest w ogóle taka opcja. Jest. Nie. A dobrze, no. Czy pójdzie na lewy ten? Ten. Ty nie? Pytanie, czy tu się odwrócić, tak? Dobra, wiem. No ja. Tylko tutaj to znamy, wiesz.
szanuję. Natomiast tak dla już gołego przypomnienia, o tym jak widzieliście, było dużo elementów, to znaczy były zarówno reklamy, jak i fragmenty filmów takich korporacyjno-promocyjnych, jak teledyski, których tam natłukłem swego czasu strasznie dużo. Tu, oczywiście nawet w tych okienkach, bo już nie wiedziałem jak to pokazać, żeby to szybko jakoś poszło, no to wrzuciłem takie okienka kubkowate, tylko nawet w te okienka musiałem powstawiać tylko część, bo tego naprawdę swojego czasu się robiło strasznie dużo. Był taki okres, że robiliśmy po 5-6 teledysków w tygodniu. To był absurd oczywiście, ale taki był rynek wtedy, więc się to robiło. No i oczywiście to tam były też elementy, które zupełnie nowe dla mnie od paru lat zaledwie się tym zajmuję. To znaczy współpraca przy tworzeniu gier komputerowych. To wszystko, co tam widzieliście, przechwytywanie ruchu. Ja to oczywiście wykorzystuję też w filmach i w reklamówkach, ale przede wszystkim na największą skalę jest to robione do gier komputerowych, na potrzeby gier. Jak również to, co było na samym końcu, co też fragmenty pokażę, jeśli jeszcze będzie czas. Czyli taka nowa zupełnie technologia, to robię z kolei, no w tym roku to się zaczęło, ta cała zabawa z tym. To znaczy skanowanie 3D na bazie fotografii wyłącznie i odpowiedniego oczywiście oprogramowania do tego. Zabawa jest niesamowita, bo złudzenie jest no, pełne. Jeżeli odpowiednio się to potem filmuje wirtualnie, powiedzmy, kamerą wirtualną, to jest pełne złudzenie biegania z kamerą do tego stopnia, że filmik, którego fragment widzieliście tu na samym końcu, takie trzy ujęcia, ja go potem pokażę w całości, pokazywali to chłopcy na targach gdzieś w Stanach, tylko teraz nie pamiętam, takie gigantyczne targi gier komputerowych i oni to tam pokazywali na jakimś potwornie wielkim ekranie NVIDII i pierwsze reakcje były takie: a po co to pokazujesz w ogóle? No co, latajesz się z kamerką po jakimś opuszczonym budynku i co? No, co polataliście? No poczekaj. No i czekali do końca, a na końcu dopiero było sprzedane, że to wszystko bieganie z kamerą po tych wnętrzach to były po prostu ujęcia wyrenderowane z komputera. Nie były ujęcia prawdziwe. I fachowcy z branży się też na to dali nabrać. No ale to już takie szczególiki. Teraz dla osób, które mnie się jakby spotkały z tą moją pierwotną twórczością, o której będę mówił. Ja zacznę może jeszcze od tego, co się działo przedtem. Które są specjalnie tak pogrupowane czasowo. Zaczęło się od tego. Jak się to otworzy? Otworzy tylko, że ja tu. Zaczęło się od tego, to znaczy pierwsza moja autorska produkcja w całości, poza muzyką oczywiście, bo muzyka z bajek Disneya, z bajki Disneya Królewna Śnieżka. Jeszcze w aranżacji takiej fajnej, wielogłosowej. Pierwsza moja produkcja, 92 rok. Ja już wtedy byłem trzeci, czwarty rok w telewizji. No i wpadłem na pomysł, że zrobię sobie takie coś dla dzieciaków. Ponieważ chodziło mi o to, żeby łączyć akcję aktorską z muzyką, z piosenkami. Fajnie się tym chciałem bawić, a nie było innej opcji, tylko właśnie produkcje dziecięce. No i tak się wkręciłem w te produkcje dziecięce, tak to wyglądało mniej więcej. Strasznie dawne czasy. Tu już jest kolejna bajka o Bazyliszku, już robiona w pełni na zlecenie Telewizji Polskiej. Jak widzicie, program pierwszy. Tam oczywiście nie było żadnych efektów specjalnych. To były czasy, kiedy tych efektów nie było praktycznie. No 92, 93 rok. Oczywiście no, były efekty, nie mówię tam bez przesady. Nie było tych takich komputerowych, rozbudzanych efektów. Jeżeli tu chcieliśmy coś zrobić, to naprawdę do tej bajki przykładowo, żeby zrobić ładny napis, to się robiło w ten sposób, że po prostu dziewczyna scenograf napaćkała farbką na czarnym tle napis, tytuł bajki, Bazyliszek. Walnęliśmy to na taki stojak jak do obrazów i kamerą to się nagrało i potem to zmiksowaliśmy po prostu. Za tę scenę dostałem przepraszam. Za tę scenę, nie tu, streaming, przepraszam, bo tutaj są osoby nieletnie na sali. Są osoby na streamingu nieletnie. Mają ciekawsze rzeczy do oglądania w internecie na szczęście. No, mój kostium w Bazyliszku, słuchajcie.
Kostium, który był zakładany przez 5 godzin, dosłownie. Ja przyjeżdżałem na plan o 5 rano, na gołe ciało miałem zakładany taki baletowy trykot, taki, jak ktoś wie, jak wygląda trykot, to wie, jak ktoś nie wie, to mówię, to jest takie coś, co jest zupełnie w cielistym kolorze, tylko przylegające, takie elastyczne, przylega do ciała całkowicie, ci baletmistrze wszyscy w czymś takim tańczą. I na to miałem naszywane takie rury, jak widzicie, wypełnione takim w kulkach styropianem. I na to jeszcze wszystko było, potem przychodziły spreje, farby w sprayu. Ja alergik wtedy straszny, zwłaszcza na takie chemiczne rzeczy, no, to była masakra. Zwłaszcza jak na koniec się dziewczynom skończyły szminki zielone do malowania mi gęby i tym sprayem dostałem też pod mordzie po prostu. I to już się nie zrobiło, zrobiło się dosyć ciekawie. No natomiast samo zakładanie było fajne, no bo to faktycznie owijane, znowu zszywane. Po pierwszym takim założeniu, po tych 5 godzinach miałem już iść na plan i tylko tak stanąłem w tym celem, jak ta reklama Michelin. I tylko tak do tych dziewczyn, co mi to zawijały i obszywały, mówię, dziewczyny, jak ja teraz do kibla pójdę, za przeproszeniem. No i na szczęście znalazła się rozrywkowa pani Lucia, lat 70 parę, garderobiana nasza, wzięła takie nożyczki do poznanki. Chłaj za to. Raz. Zrobiła mi dziurkę w trykocie po prostu i problem się rozwiązał. Z dużym narażeniem rejonów strategicznych, ale rozwiązał. No tak to wyglądało, jeszcze miałem szminkę, a nie spray na twarzy, także tu jeszcze było pół biedy. No świetny będzie Krysie Feldman. W kolejnej bajce takie coś powstawało. Do tego jeszcze oczywiście ja spróbuję to jakoś tu ogarnąć. Nie wiem, na ile mi to... Nie. No to wskazujemy, dobra, pamiętamy. Były kresolutki, to kresolutków nie mogę puszczać, bo to nie moje. Ale całą muzykę do tych pozostałych bajek robiłem autorsko ja. W sensie to są moja muzyka, moje aranże, czasami mieszany tekst. Część ja robiłem, część robiła koleżanka poetka z telewizji. To jest bajka o smoku. Też moja pierwsza przygoda z bojowym nunchaku, bo wtedy to było zupełnie niedostępne w tamtych czasach. Nie wiem, jaki to ten był rok, ale gdzieś tam jest w opisie chyba. Tu, to gdzie? 93, dziękuję. Nunchaku nie było tak oficjalnie dostępne. Było zabronione, nie było treningowych, nie było leciutkich. Dorwałem kolegę, który prowadził sklep z akcesoriami do sztuk walki i dał mi takie swoje, wypełnione ołowiem w środku. Więc ja, słuchajcie, przez tydzień chodziłem tam, dokładnie w to miejsce, gdzie to mieliśmy kręcić i ćwiczyłem tym, żeby nie pozabijać potem nikogo na planie, bo jak mi to wyleciało, to koniec, bo tam kamerę poszło, wszystko. Strasznie ciężkie. Też oczywiście nie wygląda to ładnie wtedy, bo w filmie wszystko musi śmigać, a takim ciężkim się nie da po prostu. No kolega, tu oczywiście kolczuga teatralna, czyli z włóczki utkana kolczuga pomalowana farbką na srebrno. Także on nie miał problemu z tym. To jest właśnie moment, kiedy ja gubiłem nunchaku, z tym, że ja je tam gubiłem świadomie, to znaczy ono mi wylatywało i dalej się goniliśmy z tymi mieczami. A mieliśmy całą choreografię walki zrobioną, tylko kolega się nie rozgrzał i w jednej scenie, kiedy robiliśmy taki rzut z judo, kolega walnął i sobie złamał obojczyk i był po scenie. Jeszcze nie nagraliśmy tego, bo to była rozgrzewka dopiero. Bajka o królewnie, też już wyższa szkoła jazdy, to znaczy królewna nie mówiła, tylko posługiwała się językiem tańca. W związku z tym zatrudniłem baletnicę, córkę jednej z najlepszych, no, światowej klasy baletnicy i choreografki od nas z Poznania, Ewy Wycichowskiej. Obecnie też choreografkę fantastycznej międzynarodowej klasy, Paulinę. No i graliśmy taką bajkę z tańcem. Ja tam się nauczyłem paru ewolucji baletowych wręcz. Co było o tyle fajne, że te baletnice ważą tam 30 parę kilo. Musiałem zrobić taką woltę, że w tańcu chwytałem ją na ręce, a strzymanie na rękach i ją przerzucałem tu na barki. Ona to robiła taką syrenkę praktycznie. Ja ją tak tylko trzymałem tutaj, żeby się niby tam stabilnie i musiałem to jakoś wytrwać do końca ujęcia. Kamera gdzieś tam odpływała. Ale też bardzo ciekawa przygoda. Bardzo duże zlecenie w ogóle, bo to był serial dla Jedynki też robiony. No i tak to wygląda od kulis tak naprawdę, czyli scenografia budowana od zera, kostiumy szyte od zera. Ja się zajmowałem właśnie czymś takim.
na początku mojej kariery się zajmowałem właśnie głównie czymś takim. To nie było, nie miało żadnego związku z efektami specjalnymi, żadnymi komputerami, bajerami. Komputer mi służył do dwóch rzeczy: pisania scenariuszy i jeszcze wtedy nawet nie do muzyki, bo muzykę robiłem na syntezatorze po prostu. Więc do pisania scenariuszy, no i oczywiście do szukania w internecie materiałów ogólnie uznanych za niecenzuralne. To jest też jeszcze bajka o tej królewnie. Cała nasza wspaniała ekipa. Mój kolega z roku z Łodzi. No, wątroba boli na samo wspomnienie tych wypadów. Witek Dębicki. Tutaj z Alkiem Machalicą, z tego klanu Machaliców trzyosobowego. To jest właśnie Paulinka i cała ekipa z szkoły muzycznej. Ponieważ już w tej pierwszej bajce był strasznie rozbudowany wielogłos, tam na podstawie takiego sekstetu męskiego były opracowania muzyczne robione, więc żeby to wykonać dobrze, ja po prostu wziąłem chłopców z Akademii Muzycznej, z Wydziału Wokalno-Aktorskiego. Siedzieliśmy nad tym tygodniami, ale w końcu ogarnęliśmy ładnie rozpisane wszystko na głosy. No ja nie rzucałem się wtedy na śpiewanie, mimo że przeszkolenie przyszedłem konkretne. I aktorzy zresztą też wtedy niespecjalnie lubili, poza tymi moimi, jak ja o nich od tego czasu mówię, krasnoludkami, gdzie wszyscy robiliśmy melorecytację, to znaczy gadamy w rytm, no to nie był rap, ale na tej zasadzie, że melodia sobie swoje gdzieś tam leciała, a trzeba było w miarę interpretacyjnie to wszystko ogarniać. Ta piosenka swojego czasu była w kółko puszczana w jedynce jako taki samouczek dla dzieci, jak się poruszać po ulicach bezpiecznie, czyli na światłach tak, a jak bez świateł to po pasach i w którą stronę najpierw spoglądać i tak dalej. Tu jeszcze Michał wychodził do... Jak by się teraz to zrobiło? No, stawia się tę lampę, pociera się lampę, leci program, o którym może jeszcze powiem, do robienia dymu. Wylatuje ten dym, błyski jakieś, światełka migają, tworzy się tam postać z tego dymu, układa się żywie tu. No wtedy po prostu podpinaliśmy pod tył tej lampy rurkę podpiętą z tyłu do dymarki takiej, jak w dyskotekach mają. Owinięte to wszystko, zapaćkane, żeby nie było widać. Jeszcze trzeba było to trzymać, żeby przez ten dym się nie wywaliło. Oczywiście w zbliżeniu, jest duch, dżin wyłazi. Michał tam siedział schowany za tymi kanapami i się podnosił po prostu z tego dymu i tak się robiły efekty specjalne. Też nieżyjący Wojtek Sandero, który właśnie zagrał główną rolę w Stars in Black, o którym za chwilę. No, Krysia Feldman z Persem, naszej koleżanki dziennikarki dyżurnym. Pers był bardzo grzeczny, nie skakał, czasami nawet miał obszar głowy. Też przezabawna historia z tym związana, nie wiem, czy tak na streamingu, no w każdym razie chłopcy byli mocno wczorajsi i żeby byli dzisiejsi, to klina klinem. I zagrali, słuchajcie, tak koncertową scenę, że to była jedna z najlepszych scen w ogóle w całej bańce. Grali takie niedźwiedzie wartowników przed wejściem do grotu. Pasowaliby na konwent, jak tak popatrzyłem na korytarze, to byliby w klimacie. Tu robimy walkę ze złym czarodziejem na pogrzebacz i coś tam jeszcze nie pamiętam. To, no to... Nie wiem, czy wy pamiętacie taki zespół Just Five? Nie będę Just Five czy tego Just Five. Just Five. Grzesiek Kopala. A to było jeszcze przed Just Five'em. My się znaliśmy jeszcze przed Just Five'em. Grzesiek w Just Five'ie na początku przez długi czas był jedyną osobą, która śpiewa tak naprawdę. Cały Just Five był nagrywany przez Grześka, który ma tak fantastyczne możliwości wokalne, że potrafił tak sobie modulować głos, że nic się nie skapnął, że tylko on tam śpiewa tak naprawdę. Po jakimś czasie, jak poszły głosy, że tam nikt nie umie śpiewać, no to Grzesiek ich wziął na tapetę, bo tam było dwóch tancerzy, jeden model i tam tylko coś jeszcze. No i zaczął ich uczyć z Kubami. A że Grzesiek naprawdę jest człowiekiem niesamowicie zdolnym, również jak się okazało jako nauczyciel, fantastycznie ich ogarnął do tego stopnia, że potrafili na żywo zaśpiewać refren. To kolorowe sny, kiedy dotykam siebie, czy tam siebie. Z tym, że oczywiście oni jechali unisono, a Grzesiek robił drugi głos, z tym, że tak dowalał ten drugi głos, że wszyscy myśleli, że to jest harmonia pięciogłosowa.
Tu akurat robiliśmy takie piosenki na zlecenie, właśnie ponieważ się spodobały tamte wyrwane z kontekstu zupełnie piosenki z tych bajek, jako takie zapchaj dziury dla jedynki, dla tej redakcji dziecięcej, no to zamówili u mnie takie pioseneczki dla dzieci o różnych zawodach, jakie dzieci chcą wykonać śpiewającego. Piraci śpiewający polegali na tym, że pływali statkiem i przybijali do portu, gdzie było smutno i śpiewali. To tylko taka historia, bo tego nie było w bajce. Bajka była o gwieździe polarnej i rozśpiewanych piratach. Polegała na tym, że gwiazda stwierdziła, że jej tam na górze samotnie, smutno i nikt do niej nie przylatuje, no to ona sobie spadnie i poszuka sobie przyjaciół na ziemi. Ponieważ nie ma innych systemów nawigacji w tej bajce poza właśnie gwiazdą polarną, no to się robi duże zamieszanie. No i teraz trzeba tę gwiazdę znaleźć i odtransportować z powrotem. Przede wszystkim przekonać ją, że dała ciała, bo tutaj jakby cały świat jakby błądzi. Tu jestem charakteryzowany. No tu też dziewczyny nasze wystąpiły jako dworki. No i narada przed to, że jestem w pełnym kostiumie. Mój kolega z roku, operator, to jest flaszka, jak tam nie widzicie, co tak mówię, tylko lezysel. Robimy naradę przed zdjęciami. No i tutaj jakoś się śmieszne klimaty wychodziły, że jak ja przychodziłem potem sprawdzać, jak się materiał nagrał, to w tym kostiumie stałem przy tej kamerze. Statek. To porównanie, bo tutaj byłem na takim dużym dokumencie, na generale Zaruskim pływaliśmy przez 2 tygodnie po Morzu Północnym i Bałtyku. Z gitarką, jak widzicie tutaj, siedzę. Też były fajne, ale to już zupełnie inny temat, po prostu jako operator byłem. Natomiast ten statek z kolei został zbudowany w studiu i to został zbudowany w ciągu paru godzin, bo kolega, który miał go zbudować, no znowu miał bliskie spotkanie trzeciego stopnia z wątrobą i zasnął w studiu. Obudził się, słuchajcie, o 4 rano, śpiąc tam w takich zgliszczach tego statku. No i w panice zaczął ten statek kończyć. Efekt jest rewelacyjny. Oczywiście jak to nadmiliśmy, zrobiliśmy taką mgłę portową i morską, to było w ogóle fantastycznie. Natomiast ten cały statek nam się wszystkim kleił do tyłków, bo to wszystko nie zdążyło wyschnąć po prostu. Tak czy inaczej, efekt był fajny i robiło wrażenie. Kolejna bajka. Dostałem zlecenie ekranizacji takiej bajki Burzliwe dzieje pirata Rabarbara. Bardzo fajna przygoda, bardzo ciekawe w ogóle wyzwanie, bo bajka istniejąca, bajka wydana kilka razy. Raz z rysunkami Ludczyna w fantastycznej wersji, kolorowej, bardzo takiej bajkowej. Telewizja Polska zleciła mi ekranizację tej bajeczki. Ja oczywiście w swoim stylu wpadłem na pomysł, że będzie tam masę piosenek. I rzeczywiście tych piosenek w każdej bajce było przynajmniej z 3 czy 4 piosenki. Stąd ja mam w sumie, jak tak sobie policzyłem kiedyś, w zaiksie 200 piosenek autorskich swoich gdzieś tam chronionych. No i też oczywiście powstała masę kostiumów, rekwizytów, lalek, bo to mi podsunęły dziewczyny, które grały aktorsko w bajce. Te dziewczyny pracowały na co dzień w teatrze animacji z Poznania, czyli teatrze lalkowym. No i wymyśliliśmy sobie, że niektóre postaci z tej książeczki, jak kraby, jak mewy, jak ryby, które tam pomagają temu piratowi w przygodach, zrobimy po prostu w formie takich laleczek, ale na tyle śmiesznie, żeby one grały równolegle z aktorami. To jest popularna sztuczka w teatrach również. Także tu, jak widzicie, to jest mewka i ma 2 mewki nałożone na ręce. No tu nie grałem akurat w tej chwili, więc to jest taki kapitan, który tam skłócił się strasznie z tym Rabarbarem w pewnym momencie. Tu akurat grałem, tu grałem mistrza ceremonii. W ogóle postać, którą wymyśliłem od początku do końca. Na czym polegał dowcip? Rabarbar trafia na wyspę ludożerców, dosłownie. Którzy go chcą zeżreć, dosłownie. I wszystko było fajnie, tylko to był taki okres wtedy w telewizji, że wszystko musiało być strasznie politycznie poprawne. Czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś zjada człowieka. Do tego stopnia, że jak Rabarbar miał, jak się przebierał za tego pirata, bo to był żeglarz zwykły, który zaczął udawać pirata, i musiał mieć nóż,
i w książce tam jest coś takiego, że on żonie zabiera nóż kuchenny do marchwi, to ja nie mogłem tego noża pokazać, bo to już było niekoszerne i trzeba było zrobić nóż z takiej pianki. Ludzie, którzy takie małżeństwo fajne, które robiło wszystkie kostiumy i scenografię, z takiej pianki mi po prostu wycięli nóż, żeby było widać, że to jest zabawka piankowa. Bo jakby się pokazało ostry nóż, to jest hardcore, nie wolno dzieci straszyć nożem z telewizji. No i tak trzeba było robić. Ja miałem, słuchajcie, po tych paru bajkach, ja miałem już taką schizę, że tylko czekałem, kiedy wreszcie zrobię jakiś film, gdzie będzie Saints, drag, za ciebie, Forresta, przyjaciele i w ogóle. Bo miałem mózg wyprany, słuchajcie, ja trzy razy się zastanawiałem, jak coś pisałem, czy to można powiedzieć dla dzieci. O, kraby. To są też te moje krasnoludki, jak widzicie, to są ci sami aktorzy. Bo kraby też miały pioseneczki, tutaj też ten kapitan. Wojtek w słynnej scenie, gdzie śpiewał piosenkę, ja to zawsze opowiadam, jak pokazuję, jakie sztuczki robią aktorzy, ponieważ nie wiem, czy ktoś jest na tym streamingu, czy nie, nie chcę ryzykować pokazywania gestów, które są z kolei oficjalnie uznane za nazistowskie, a akurat tutaj Wojtek, śpiewając tę piosenkę w studiu nagrań, nie mógł wskoczyć w szybkim rytmie w nazwisko tego czarodzieja Franz von Flonder. Nie był w stanie tego szybko wymówić. Jak sobie w pewnym momencie w studiu, gdzie nikt go nie widział, nie było kamer, nic, on to dla siebie robił, a ktoś tak robił. Że sobie robi takie coś, tak? Nikt nie ogląda, a nam sobie robi takie coś. Bo to fajnie mu pomaga wejść w postać. Wojtek strzelił podkówkami, wykonał wiadomo jaki gest, 5 piw. I od razu mu to nazwisko wskoczyło w jednej sekundzie, jak ogólnie ucieszę wszystkich w studiu nagle. No ale pioseneczka z żoną. Ja tam grałem dwie role w tej bajce. To jest moja druga rola, czeladnika Węga. To są moje żywe włosy, słuchajcie. Porudzili mi to jakimiś, natapirowali, nalakierowali. I ja mówię, no dobra, a kiedy mi to zejdzie? No tak 3-4 dni cię to zejdzie, no. I ja tu mam wyjść raz na ulicę, sorry. Słuchajcie, siedziałem pod teatralnym prysznicem godzinę i mi to zeszło. Myślałem, że mi to z włosami razem wypadnie, bo to już 3 butelki szamponu zrobiłem. Ale zeszło. Mimo, że lakier, że ten, ale zeszło. A tu z kolegą gramy, właśnie to jest ten czeladnik, znaczy nie, to jest mistrz, a ja jestem czeladnikiem. Kolejna bajka w całości robiona lalkowo, słuchajcie, tu oczywiście nie grałem, no bo nie umiem obsługiwać lalek, ale nagrywaliśmy też ciekawy eksperyment, ponieważ fizycznie udźwignąć ciężkie lalki w ten sposób i jednocześnie grać sprawnie, wokalnie jest trudno, zwłaszcza jeżeli w teatrze jeszcze pół biedy, bo się odwali swoje i dobra, kończymy. Też się człowiek umęczy, ale ma jakiś tam przedział tego czasu swojego, który na to potrzebuje i kończy i odpoczywa. Na planie filmowym, no tak już nie jest, tam się robi tych dupli od cholery, więc ci aktorzy mieli dosyć. Stwierdziliśmy, że olewamy, nagrywamy roboczo dzień tylko i cały dzień nagrywaliśmy potem w studiu nagrań postsynchronowo. Ja od tego czasu zacząłem w ogóle się bawić w postsynchrony, bo tak się robi po prostu. No. Niezależnie od tego, jaki film oglądacie, hollywoodzki, mówię o tych zachodnich, no u nas też już to się praktykuje. Bardzo, ale to naprawdę bardzo rzadko zdarza się, że ten dźwięk, który słyszycie, to jest dźwięk, który oni nagrali na planie. Z banalnie prostych powodów, gdziekolwiek w jakimś naturalnym wnętrzu, a nawet w studyjnym wnętrzu, człowiek się nie znajduje, zawsze jakiś jest syf w tym dźwięku. W naturalnych wnętrzach dodatkowo albo gdzieś sąsiad tłucze za oknem, albo karetka przejedzie, albo samolot. Jakby non-stop myśleć tylko o tym, żeby nagrać czysty dźwięk, to by to trwało 3 razy dłużej. Z postsynchronami jest łatwiej. Oczywiście są ci ludzie z tymi rurami, bo ten dźwięk pilotowy musi być nagrany. I potem się wchodzi z tym dźwiękiem nagranym właśnie roboczo i się pod to nagrywa. Jest to trudne, nie wszyscy aktorzy to lubią, ale no, znalazłem taki patent, który bardzo im ułatwia i dajemy radę. Krowa. Krowa była jedną z najcięższych właśnie lalek do ogarnięcia. Wchodziła na jedną rękę tutaj. Język to jest ta część. Dłoń tam z kawałkiem rękawicy. Bardzo trudna, ciężka lalka. Dziewczyna to obsługiwała. No to wyglądało od kulis. Oni grają kolanę praktycznie cały czas. No i to już są takie pioseneczki. Pierwsze efekty specjalne, jakie robiliśmy. Wstawianie tych chłopaków w te papierowe udeczki.
Oczywiście efekty. Słuchajcie, nie myśmy się napocili przy tym. To jest oddzielna zupełnie historia. Oczywiście chłopcy na blueboxie, ujęcie nagrane wcześniej, puszczone równolegle z dwóch maszyn, chłopcy na blueboxie na żywo i ustawianie stołem realizacyjnym w reżyserce telewizyjnej takich przejść do miksów, takich zakładek, które generalnie służą do takiego przejścia z obrazu w obraz, żeby ona była pod kątem. Teraz jak się robiło, że to jest pod kątem? Nie ma tutaj takiej funkcji. Co nie ma? Jest! Zelek! Pół godziny na jeden taki, żeby to ich zasłaniało. Oni mnie tak nienawidzili za to. Po cholerę ci to, wstaw ich tu nie biegają. Nie, bo mają tam w środku. No i no, tu to było, po biedę to było na planie, no, ale tu już był problem. No to ten, wiadomo, mój brat osobisty, perkusista, pierwszy raz w życiu był we fraku i ostatni. I to zakręciliśmy, to tu grałem dyrygenta z kolei. Nie wiem, czy wy kojarzycie taki, taki był jakiś konkurs, gdzie... O, bardzo dziękuję. Gdzie takie dwie bliźniaczki śpiewały w dziurawym bucie mieszka mysz w moim magicznym domu. I był taki konkurs wokalny. One wygrywały jedno za drugim i na koniec był dramat, bo się okazało, że tylko jedna osoba może wygrać. Jedna musiała zrezygnować, została tylko jedna. I tu są właśnie te bliźniaczki, tylko że tam one już były tak 20 parę lat, a tutaj one ledwo w ogóle to pamiętają. Ja je spotkałem niedawno, pamiętają tak jak przez mgłę, natomiast tak dały czadu, słuchajcie. One miały wtedy, nie wiem, po jakieś 9-10 lat, a ja nagrywałem tam jeszcze z tymi właśnie chłopakami, to też były te krasnoludki, ci marynarze. Nagranie w studiu polega generalnie na tym, że się przychodzi o danej godzinie, i tam ileś godzin się tłuczy. Tu był błąd, dobra, jeszcze raz, no to jeszcze raz. Tu było nieczysto, no dobra, no to jeszcze raz. Tu coś się ślizgnęło w dykcji, no dobra, no to jeszcze raz. La, 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 i się tam siedzi parę godzin i się nagrywa. Przyszły te maluchy z tatą, zresztą pianistą i też aranżerem, kompozytorem. Ja im te nuty i tę całą muzykę dałem tła wcześniej. I miały to rozpisane w dwugłosie, no może nie tam dupy nie urywał, ale no prosty nie był ten dwugłos. I ja mówię, i dla ułatwienia wtedy się nagrywa oddzielnie, każdy głos się nagrywa oddzielnie. Oczywiście jeżeli jest zgrana grupa wokalna, no to oczywiście oni muszą się słyszeć, żeby jechać równo. Ale to moje krasnoludki nigdy nie nagrywały razem tak naprawdę. Słychać ich razem, ale każdy nagrywał indywidualnie. Wchodzą te dziewczyny, ja mówię, no, która pierwsza? Nie, nie, one razem wejdą. No razem nagrają razem. No dobra, no. I my tam siedzimy z tymi chłopakami w tym studiu, poza oczywiście tym miejscem, gdzie się nagrywa. One weszły do tej kabinki i zaśpiewały to bez żadnej powtórki i od razu bez najmniejszego jednego nawet błędu. I ci chłopcy po tej akademii muzycznej, już wtedy pracujący w operze w Poznaniu, mieli takie wszystko takie... What the fuck? Przyszły takie maluchy i ich zakasowały wszystkich. Co ja wam to puszczę za chwilę, bo to jako ciekawostkę. Żaba w kałuży, piosenka się nazywała. Jeden z krasnoludków grał po cię. Z pełną prezentacją widać tylko te dwie części. Ponieważ on miał takie rajstopki. Nie miał chyba pod tym gaci w ogóle. Na górze miał tylko ten biały żakiecik, białą koszulkę. Więc te mamy, które tam były z tymi dziećmi, miały taki ubaw, takie wrażenie tam siedziały za kulisami. Więc nie mogłem tego pokazać, tam całe filmowanie to było albo filmujemy Rafała od pasa w górę, albo filmujemy Rafała od... w dół. No. Dobra, od... no wiadomo. I... aha, i tu już przejdziemy do kolejnego. Ja od razu, dopóki jestem w tym miejscu, to wam tutaj wejdę w te piosoneczki. I tak przykładowo, po prostu nie wiem, jak to z dźwiękiem będzie. O, przykładowo ta bajka lalkowa. Ta w całości lalkowa, to była bajka od początku. To z tą krową, taką trudną. To były piosenki w takim klimacie. Chcę słyszeć i bar, rzucajcie mi gwiazdy. To kolega, który grał kobieta. Nie jestem wspaniały, czcigo.
smutnej klęce kury. Moja rola w życiu. Pies był, tylko psa na planie grał kolega aktor z teatru animacji i ja tylko podkładałem głos. Potem właśnie w studiu nagrań. Z tego samego... To za przydal! To za zmora! No to już była piosenka, kiedy kaczątko się objawiło i całe podwórko go tam chciało spacyfikować, że taki brzydki. I taka kołysaneczka, którą kaczka śpiewa w momencie, kiedy kaczątko uciekło nad jezioro i ono tam zawsze tam zostało, żeby go tam nie spacyfikowali. No to jest cała większa intryga dworska. No i ona go tam odwiedza, ta jego przybrana matka kaczka i śpiewa kołysaneczkę właśnie. Natomiast rabarba... Nie wiem, czy... A to się nie otworzy, bo to jest... Nie, to nawet nie widzicie tego. Dobra, nie może. No i z rabarbara z tej bajki. W tej piosence to był hardcore, bo rzuciłem się na robienie takich totalnych mieszanek wokalnych, kilka głosów jednocześnie, a na końcu takie tutti wszystkich równo, czyli zarówno wszystko, co miałem w orkiestrze tej mojej z klawisza, jak i wszystkie grupki. Wspaniałym rycerzem, ja jestem za tym, wierzę, że straszne zwierzę. Powiem wam tylko, że zabawa z muzyką to jest coś, co mnie tak wciąga, że ja potrafię rano usiąść, budzę się wieczorem i zastanawiam się w ogóle, co zjadłem na przykład. Jestem tak już kiedyś chciałem zrobić prelekcję o robieniu muzyki do filmu, ale jakoś się nie umiem zebrać. Gdzie co wcisnąć. Jedna dziewczyna, żeby zrobić dwugłos, to weszła na takie C4 określone, to już prawie wszystkie szklanki tam popękały sobie przy nagraniu. Ale dała radę. No i oczywiście ta żaba z tymi bliźniaczkami. Myśmy zwariowali. To jest ten dubel, który one weszły po prostu i wyszły. Tam nie było żadnych poprawek. Przejdźmy już do głównego tematu, to znaczy osobom, które tego nie widziały, ja to może po prostu puszczę. Są takie osoby? No pewnie to są. To już rozprawiczyłem, także, ale dobrze. Mogę trochę między tymi tematami? Tak. To można było widzieć w teleramku tę produkcję? Które? No. Te piosoneczki? No. Nie, to były dobranocki. To leciało przed dziennikiem. Gdzieś to widziałem. A mogłeś to widzieć w teleramku też, tak. Bo to było jako zamknięte dziury. Te badum badum, te ostatnie to jak coś kojarzę. Bo my tu wcale z tego na młodzi nie jesteśmy. Nie wiem czy nadal, ale dłuższy czas te piosoneczki były wykorzystywane właśnie tam. Były też tam u budowu takie z tym właśnie moim bratem, co na tych kotłach grał. To była cała piosenka o moim braciszku, który jest muzykiem i gra w operze, ale jednocześnie ma w domu perkusję i napierdziela. Bo mój brat naprawdę gra na perkusji, a jeszcze go wcisnęliśmy w te kotły i w ten smoking jeszcze raz. Frak, przepraszam. No, skąd w ogóle idea? Ja wam tu puszczę i zaraz wam powiem, skąd idea. Otwór za pomocą. Nie wiem, czy ja kolorów nie widziałem, ten obraz, który jest związany. Co jest? Nazywam się Stanisław Kuntyl. Nie wiem, czy mi się to dobrze przedstawia. Nie wiem, czy to jest. A że nie osłyszałem? Imperium mega porażenia. I tak mówię, 15 lat temu, rok 99. Poszedłem do liceum. W tym czasie zaczynały się prace nad Gwiezdnymi Wojnami, nową serią.
pojawiały się pierwsze zwiastuny Matrixa pierwszego. Było to też 2 lata po premierze pierwszej części Facetów w Czech. To taki background jakby historyczny. Jeszcze nie znałem pojęcia Sith wtedy, bo ta opcja jeszcze nie występowała w tym oficjalnym kinowym świecie. Tylko Jedi pokona Jedi. A jeden jest Jedi. Tu bardziej hardkorowe osoby zwracają uwagę na specjalizację w dolnym rogu. Istnieje w cieniach Jupiera Czarno. Nazywa się... Nazywam się tak. Star-Tacor? Słucham. Tak. Memu twarz malowaliśmy na podstawie fotosów, bo jeszcze nie było tej postaci, filmu jeszcze nie było. Mieliśmy fotosy i na tej podstawie malowaliśmy twarz. Czasem lubi Daniel. Pierwsza moja animacja w ogóle postaci, ręcznie, klatka po klatce, nie było jeszcze szkieletu. Kolega mi nawet proponował, żeby całość tego, na przykład, no tak, dokładnie, to jest to samo. To jest to samo, że i to wymyślili Ruscy, tak samo jak tutaj ten program do
do tego odtwarzania z fotografii, to też nie jest przypadkowy program, że z fotografii buduje całą siatkę przestrzenną, bo to jest po prostu, robi się zdjęcia z góry na teren i program odbudowuje z tego całą przestrzenną siatkę, można potem wojsko puścić wirtualnie i pokazać, jak tam się budynki rozmieszczają, także to nie jest program do zabawy jakby, ale genialny jest program. Natomiast jakość niestety, no tak jak mówisz, program, który wektorowo powiększa ujęcia, nie że tam piksele rozszerza, tylko je rozbija na jakieś tam, robi sobie coś tam i wychodzi bardzo ładnie. Robiłem taką próbkę, ale tam tych klatek jest, program nie jest szybki niestety, to raz, nawet przy szybkiej maszynie, a dwa, tych klatek no, jest na cały film dosyć dużo, no, tam jest ileś tysięcy klatek, więc troszkę by to zajęło, żeby to podkręcać. Takie pytanie, bo gdzieś tam w materiałach, nazwijmy w cudzysłowie prasowych, w sensie internetowych, pisało, że to chyba to robiłeś na 3D Maxie 5. Tak. No, a ja byłem zaskoczony, że w ogóle to piątka była już w tamtym roku. No, tak, nie, ja w ogóle zaczynałem na Maxie w tym, w DOSie. Także to jeszcze, wy nie wiecie, to jest DOS. Niektórzy wiedzą, ale nie wszyscy. Będzie to DOS. Jakby, że to... Nie będzie zajmować. W każdym razie od tego się zaczęła moja zabawa w ogóle z Maxem. Natomiast co do tych efektów, no tam były różne przygody potem, to za chwilę wam zresztą pokażę na drugim przykładzie. W ogóle skąd sam pomysł tego Starsyn Blacka, bo są różne teorie, ja się sam spotykam z teoriami, że ja jestem jakimś wielkim fanem, freakiem Star Warsów i stąd się to wzięło. Nie twierdzę, że nie oglądam, bo oglądam i lubię i... Ale to nie jest tak, że ja potrafię rozróżnić X-Winga od Y-Winga, czy jest coś takiego, bo nie znam się w ogóle, nie znam tych nazw postaci, no wiem co to jest Jawa i wiem czym się różni Jawa od ludzi pustyni na przykład, ale no wiele więcej naprawdę nie wiem. Natomiast film, skąd się wziął w ogóle? Robiłem reklamy na początku. Zwykłe takie reklamy, tak samo jak te bajki, bez żadnych efektów, bez niczego. Jeżeli był potrzebny efekt, to przyjeżdżał kolega Maciek, który jako pierwszy w ogóle w Poznaniu, z wykształcenia animator, klasyczny animator w sensie rysunkowy, klatka po klatce malujemy, albo przesuwamy misię oszatka, i po klateczce jedziemy. Maciek jako pierwszy ze studia animacji w Poznaniu miał komputer i mógł go... Ogarnął go na tyle, że robił z tym animację. I teraz animacja wtedy to było przykładowo. Firma się nazywa tam Opolkon. No to na końcu trzeba zrobić Opolkon. Yep. I żeby zrobić coś takiego, no to... Dawniej to się napisy robiło tak, że się albo pisało. Rzeczywiście kolega scenograf siedział całą noc przy tym. Naklejał literki albo wycinał. I potem na pewno to szło i napisy. Jak oglądacie stare filmy teatr telewizji w stylu Cobra na przykład, czy Pegas, tak na końcu lecą te napisy, to jest takie... No bo tam siedział pan Zenek, lekko jak to w telewizji w tamtych czasach, no i kręcił tym bębenkiem, nie? I napisy leciały. Tak to dokładnie wyglądało. Jak na miksie, no to też duża była szansa, że nie wszystkie napisy były tak równiutko. Że jeden chodził tak, za chwilę drugi chodził tak, no przesadzam teraz, ale równie tylko było strasznie trudno ustawić, naprawdę, bo to magnesikami my przyklejaliśmy na czarnej planszy napisiki pacjenta na biało, magnesikami na tablicy i teraz, żeby to równo było, to była masakra. No teraz komputerki, bajerki, w ogóle szmajki. I teraz... Ja byłem we Wrocławiu na Popiół Diament, które było puszczane w tym studiu przy hali Stulecia, gdzie to w ogóle było chyba kręcone. Ja tak po prostu siedziałem, będąc w wystroju tego studia, patrzyłem po prostu, jak oni to realizowali przy pomocy tego sprzętu. Tak. W ogóle to jest genialna przygoda, tak naprawdę poznać to od kulis jeszcze z tamtych czasów. I na czym polegał problem? W sytuacji, kiedy przychodził jakikolwiek efekt specjalny, nazwijmy to, to ten biedny Maciek musiał wypędzić z tym całym swoim komputerem. To co zrobił, przyjeżdżał z tym na betę wtedy, podpinał to do tej bety, to taki system zapisu i odtwarzania telewizyjne, to dzisiaj stosowany. I musiał na całą noc to zostawić, żeby te 3 sekundy wleciał napis,
robiło takie, przeliczało się najpierw w tym komputerze, po czym podpięte do maszyny robiło takie. I jedna klatka się zapisała na tej taśmie. No po czym komputer znowu przez 3 godziny liczył kolejny napis o Polkon. No i do rana, jak się udało, to było pół biedy. Jak nie, no to trzeba było jeszcze kolejny dzień czekać. I tak to wyglądało. W związku z tym, jeżeli nagle takich reklam się zaczęło robić więcej, no to nie było szans, żeby macie kto ogarnął. No i ja stwierdziłem, że dobra, no robię już te reklamy, no to sobie kupię jakiś taki program i sobie dorobię. No i postrzegałem sobie takie wersje demo, nie demo, z targowiska. Na płytach sprzedawali takie pakiety, w ogóle masakra. Nie dziwiło się na 70-lecie. Coś strasznego, nie, no u nas akurat jest Beno, to się nazywa, ale to na tej samej zasadzie można kupić granat, kałacha, płytki z programami i takie rzeczy. No, teraz w życiu czegoś takiego oczywiście nie stosuję, bo wtedy w ogóle nie istniały miejsca, gdzie można kupić taki program, ściągnąć z internetu. Ja jak pamiętam wtedy... do dzisiaj, chodziło się do sklepu komputerowego, legalny sklep komputerowy, gdzie kupowało się grę i facet kupował ci na dyskietkę grę. Tak, na przykład. A ja potrzebowałem specjalistyczne oprogramowanie, teraz skąd to wziąć? Nie kupisz tego nigdzie, nie ma możliwości kupna w ogóle przez internet, no bo jakim cudem? Ładować to z internetu w ogóle zapomnij, jak jedna goła panienka ci się ładowała przez 2 godziny, a ty już tam nie wiedziałeś, co zrobić z rękami, nie? Po prostu dramat. To co dopiero oprogramowanie, które kosztuje tam ileś giga. Czasy, kiedy internet ma dodać CD Action. No, tak. No na CD Action właśnie pierwsze chyba wypuściło CD Action na płycie z Starsem Blacka. To właśnie między innymi też dlatego, że ściągnąć, dlatego tyle tych materiałów gdzieś tam, które mam, ma beznadziejną jakość, bo ja to robiłem jak najmniejsze. Nawet te zdjęcia, co tu pokazywałem, one są strasznej jakości, bo ja nawet zdjęcia zmniejszałem, żeby się ładowały wtedy w ogóle w internecie. Coś strasznego. I trudno mi teraz odzyskać niektóre z tych materiałów w jakości nawet tej paloskiej telewizyjnej, nie HD oczywiście, bo HD wtedy nie było, bo one gdzieś są zakopane na płytkach, porozbijane. Stars in Black zajmuje około 40 płyt CD, bo wtedy jeszcze DVD nie było. Więc CD, więc teraz odzyskać, to po prostu drama. W każdym razie, przeglądałem sobie te programy różne i akurat Max wydał mi się taki najbardziej intuicyjny. W sensie, ponieważ mówiłem, że ja używałem komputer głównie do pisania scenariuszy i tam odwiedzania stron, wiadomo jakich, no to jedyne, co ja ogarniałem na komputerze, no to było file, open, save. No i dobra, ale coś w tym Maxie było, bo na studiach myśmy mieli zrobić zaliczenie z 3D, no. I myśmy się z Blenderem pieprzyli tam chyba, nie wiem, z 3 tygodnie. No Blender jest trudny. Z 3 tygodnie. Blender jest trudny. Potrzebny poszliśmy do wykładowcy, spytaliśmy, czy możemy zrobić to w Maxie? Możemy. 3 dni później daliśmy projekt. No. Blender jest trudny i ja nie twierdzę, że jest zły, bo w tej chwili ta wersja Blendera jest rewelacyjna. On ma wszystko to, co tam do większości programów trzeba dokupować, jakieś moduły, jakieś co, jakieś pluginy. Blender ma to wszystko, do tego jest darmowy i do tego ma całą gigantyczną sieć, którą możesz używać jako render farmer, co jest mistrzostwem świata w ogóle. Także jak ktoś lubi się bawić, to polecam zawsze Blendera. Ten projekt myśmy rendowali teoretycznie sieciowo na Maxie, no. Na 17 komputerach klasy Pentium 400 MHz. Ja robiłem gwiazdy na 300... 386. To ta scena, jak tam wlatuje ten statek do hangaru, to mi wyliczyło, że to się będzie liczyło, czekaj, przez tydzień? 3 sekundy to trwa. Nie. Tak wlatuje stateczek. Nie. Idę w palu, nie wtedy. W palu, wlatuje stateczek. Nie. Tydzień. Ja mówię, o sorry. No i wtedy poczekałem dopiero już z następnymi ujęciami, aż kupiłem sobie coś nowszego. Tak czy inaczej, kupiłem tego Maxa, no, otworzyłem sobie książkę. Te cegły, co tam zawsze, takie 3 cegły przyszły jako instrukcje obsługi, otworzyłem tę książkę i mówię, what the fuck? W życiu, nie wiem w ogóle o co chodzi. Jedyny sposób, żeby ogarnąć, mówię, w praktyce. Wymyśliłem sobie parę ujęć, zaczynając od lotu w tych płomieniach z tyłu, w Gwieździe Śmierci. Mówię, jak to zrobię, to już naprawdę ze wszystkim. I tam jest takie ujęcie, tam tuż przed tym wylotem, jak ta gwiazda się rozpada. Od tego zacząłem. Potem były te roboty jakieś, no ten Matrix z tą kulą niby, gdzie rzeczywiście tam już była wyższa szkoła jazdy, bo musiałem zrobić tracking kamery. To jest po prostu zamroziłem ruch i kamera z wózka mi objechała, a musiałem dołożyć tam te kule i ten niby powietrze. I to wszystko było tym Maxem dłubane. Ja się uczyłem dopiero tego.
krok po kroku, ujęcie po ujęciu. Powstało tam może z 5-6 ujęć, zupełnie wyrwanych z kontekstu, niezwiązanych z niczym. Ale koledzy to zobaczyli gdzieś tam, jak pokazywałem, gdzieś tam na VHS-ie jeszcze. Ty, ale fajne, to zrób sobie z tego demówkę. No ale demówka to już musi mieć ręce i nogi. No więc, że miała ręce i nogi, no to zacząłem wymyślać jakiś scenariusz do tego, no jaka forma, no. Albo teledysk, taki krótki, ale żeby to było różnorodne, no to musi się dużo dziać. No to zamiast teledysku lepiej wymyślić sobie jakiś nieistniejący film i zrobić zwiastun tego filmu, bo tam można wtedy wrzucić wszystko wyrwane z kontekstu, nikt się nie przyczepi. No i tak powstał cały scenariusz Stars in Black. Poprosiłem o pomoc właśnie Wojtka, który zagrał tego mistrza. Nagrywaliśmy wszystko oczywiście na green screenie. Samanta to było takie, moje wyzwanie, które, znaczy nie moje, rzucili mi wyzwanie koledzy z tej szkoły, prywatnej szkoły filmowej, w której wtedy wykładałem w Poznaniu. Bo Samanta się przewijała przez podwórze tej szkoły. Pracowała w firmie, która była w drugim końcu podwórza. I się przewijała i zawsze, ja nie wiedziałem, o co chodzi, ale słyszałem zawsze takie coś w tym gabinecie tego prezesa, gdzie tam ileś osób siedziało w sumie zawsze. I było takie, krzesło leciało i wszystko. Ja mówię, co chodzi? W pewnym momencie, byłem tam akurat w tym momencie, paru was ujdzie i taki, no i patrzy, idzie sama tam. I to jest problem takich modelek, to jest ich problem, że one mają w sumie przerąbane, bo faceci się ich boją. Bo facet, chłopaki, nie żeby on coś to zmieniał, absolutnie, zostawmy z tym chłopakiem, ale większość, większość facetów ma straszne kompleksy i samo podejście do takiej dziewczyny to jest po prostu taka sraka, że na dyskotece te dziewczyny siedzą i w sumie no, bawią się w swoim gronie z koleżankami. No. I potem albo ona trafia na jakiegoś przyćpanego karka, który po prostu jest przyćpany, więc ma odwagę i jestem godna wuja, bo się mam bębkę. No i ona w tej desperacji, no dobra, już nikt do mnie nie podchodzi, no dobra, no ma bębkę. No. Albo jakiś super bogaty koleś, który ma kupę kasy i po prostu zaczyna ją tam adorować, kupować jej prezenty, no to... No. I myśli się, nie, że ona leci na kasę, nie o to chodzi, tylko ktoś się nią zainteresował, ma odwagę się do niej zwrócić, a że przy okazji ma kasę, no to bonus. I z Samantą był taki, ona miała już męża, powiedzmy, że bliżej tej pierwszej grupy niż tej drugiej, niestety. A jakiś golfer? Nieważne. Inny temat. Trudny temat. No i wszyscy się jej bali. Nikt do niej nie podszedł. Wszyscy latali do tych okien, prawie że kurczę z fapaniem przy kaloryferze, ale nikt w życiu się do niej nie odezwał. Mówi, Stachów, patrz to! Prezes tylko. Patrz, no kurde, w życiu się, ale w życiu by się nie odezwał. W życiu, patrz, no nie gada się z takimi laskami, to jest niemożliwe. To jest prezes wypierdalony. Możemy dojść do tego biura i na drugi dzień graliśmy już te sceny wszystkie. Sama to. No, efekt niestety uboczny był taki, że ponieważ no. No, jestem na streamingu, nie wiem gdzie tam to wyląduje, no w każdym razie skończyło się o tyle nieciekawie, że po już ukazaniu się Star Trek Blacka, to jest inna sytuacja zupełnie. Przyszli chłopcy do tego chłopca i rzucili coś w stylu: ty, chyba twoja świnia się bardzo zgłosił w internecie. No i potem miałem nagrać Samantę w drugiej produkcji, którą wam za chwilę fragment pokażę i musiałem odczekać, aż jej zejdą lima. Bo kolega wyraził swoją dezaprobatę. To nie dlatego, że ona w internecie, tylko dlatego, że jego chłopcy to widzieli. Od tego czasu na castingach jedno z pierwszych pytań, które zadaję, z jakiej branży jest twój chłopak. To jest takie bardzo uczne pytanie, czy jest problem? To jest druga sprawa, tak, czy jest problem, czy nie problem. Miałem taki spęd, wielki casting. Za dużo było tych dziewczyn po prostu.
A miała tam grać takie, no, w bikini, powiedzmy. Za dużo ich było, bo kolega prowadził agencję modelek i ściągnął wszystkie, które miał. I ja mówię, dobra, trzeba zrobić pierwszy przeciw. Która z was ma chłopaka, który jeździ belką? Dobra, to wam dziękuję. I tak było parę takich etapów właśnie. To nie dlatego, że ja mam jakiś ten problem, tylko że niestety potem one mają ten problem i raz faktycznie miałem sytuację dramatyczną, że prawie że wyzywałem policję. Tylko dziewczyna wybłagała, żebym tego nie robił. Ona wybłagała. Bo mi przyszła na zdjęcia, już na zdjęcia, po wygranym castingu, przyszła na zdjęcia podbitym okiem, rozciętą wargą, poprzypalona papierosami na ręce i z dziurą od BB Gana w nodze. No bo on się zdenerwował, bo teraz policja na mierze, on się zdenerwował, ale on mnie potem zawsze tak przeprasza. Zawsze. No ale no, przestałem prowadzić krucjatę, jak się okazało, że nie ma sensu. No, bo to się zawsze kończy tak samo, zawsze jest ten powód, zawsze jest to wielkie przepraszanie i potem znowu są pęckim. Moje podejście do tego. I teraz, tak czy inaczej, skleiłem ten Stars and Black. I do czego mi to służyło? Przede wszystkim robiłem to dla siebie, żeby się nauczyć obsługi programu pod tytułem 3DMAX. Drugi element, po podprowadzeniu przez tych kolegów, którzy to widzieli, przekonałem się do zrobienia z tego demówki. Ale demówki na VHS-ach, w zwykłych kasetach VHS, bo tylko takie wtedy istniały. Nie było wypalania na płytkę DVD jakieś tam. Jak jedno DVD przejeżdżało tam raz na rok na wieś, żeby puścić jakieś tam niemieckie pornole, to to było wielka atrakcja na całą wieś. No VHS jak przyjeżdżały. To kiedyś się wypożyczało VHS. I podzielcie za wydanie przegnięcia. I kara za tak. Ale wypożyczałeś VHS. Nie kasetę VHS, tylko magnetowid. A to bo nie, że ktoś w domu magnetowid, tylko na burzy jakiś. Magnetowid trzeba było wypożyczyć do domu. No i raz. Właśnie była taka sytuacja, że ojciec od sąsiada pożyczył kasetę, którą przywiózł sobie z Niemiec, z firmy, to gdzie ta jest, z firmy z Hanoweru, firmy o nazwie Teresa Orlowski Studio. Kto się zaśmiał, wie o co chodzi, kto nie, to potem się dowie, opisuje sobie to. I nawet ten magnetowid spierdolił i kaseta została w środku. Kręcony. Teraz oddawaj magnetowid z taką kasetą w środku. I co teraz? Więc my z bratem, ja taki z tej telewizji tam troszkę wiedziałem, gdzie tam to w środku, jak to jest skonstruowane. Brat z kolei po szkole, zresztą taki podobny do tej Politechnice. Rozkręciliśmy to urządzenie i takim transformatorem od kolejki szukaliśmy, gdzie są te wtyczki, jakieś kabelki, które uruchamiają te silniczki, które wypływają kasetę. No i w końcu rozkminiliśmy, tak powolutku, żeby niczego nie spalić, w którym momencie zaskoczyło, wyplął kasetę, dobra, spieprzył się. Ale już kaseta była u nas. No to były takie czasy. No więc miałem to tylko na VHS-ie, ale te VHS-y potem rozprowadziłem wśród ekipy, która tam mi pomagała przy pracy. Tu właśnie mam przykłady pracy nad tymi zdjęciami do gwiazd. To ci, co pracowali z Maxem, wiedzą, to jest rozpieprzenie tej Gwiazdy Śmierci z Maxa właśnie. To jest właśnie ta scena, która się miała tydzień liczyć. Lądowanie w hangarze. Robotki. Tu jak widzicie, nie ma szkieletu. Max normalnie ma wbudowany system szkieletowy, który ułatwia animację, czy wręcz nawet umożliwia doklejenie gotowego ruchu do danego szkieletu. Wtedy jeszcze tego nie było w samym Maxie, to trzeba było dokupić ten cały Character Studio, ten moduł. I ja to animowałem po prostu każdy element oddzielnie. Ja nawet tej kinetyki odwrotnej nie znałem wtedy, więc wszystkie te elementy animowałem indywidualnie na podstawie swojego ruchu nagranego w tle. Czyli jak miał przedramię w tym miejscu, to przesuwałem przedramię, tam potem dopiero wpadłem na to, że można podpinać te wszystkie elementy i wtedy idą jakoś w miarę ruchu. No ale zabawy z tym miałem strasznie dużo. Ten w węglu wtopiony dinozaur. No to jest ta scena, jak ja jechałem tym... Green screen! To jest właśnie green screen. Kręciliśmy taką reklamówkę toru saneczkowego u nas w Poznaniu, Malta.
I tam była akurat taka ładna trawka, mówię, jak i tak już tu jesteśmy, tak kręcimy, to nagramy od razu tę scenę z tym pościgiem. Jak ja uciekam, a mnie szturmowcy gonią. No i to był właśnie green screen. Tak właśnie wyglądał też green screen. No to już prawdziwy green screen z Samantą. Taka próbka wyrenderowana jeszcze z takim starym programem. Nie wiem, Teragent się nazywał, program do krajobrazów. Tylko jako tło, tak żeby wstawić, zobaczyć jak to wychodzi. I tu już jest właśnie materiał, od razu to pokażę. Albo nie, tylko opuszczę po prostu ten. A potem. Bo to był jakby pierwszy efekt uboczny tego, że co się stało. Kolega jeden z tych, co z kamerą pracował na planie, wrzucił to sobie na taki jakiś warezowy serwer na Polibudzie u nas w Poznaniu. Ja o tym w ogóle nie wiedziałem. Miałem to na tych kasetach i z tym sobie chodziłem do klientów, pokazywałem coś takiego, że coś takiego mogę zrobić. Okej, okay, fajnie, no to zrobimy sobie takie bajer, bo takie bajer będzie kosztowało tyle, a tyle, proszę bardzo. A tu nagle zaczynam dostawać jakieś maile z całego świata. Jak jeszcze były jakoś tam w jakimś rozsądnym języku, to pół biedy, ale dostawałem w takich hardkorowych językach translatora, a jeszcze wtedy nie było. I tu nagle dostałem jakiś mail jakimiś szlaczkami pisany, nie wiem w ogóle o co chodzi. I skąd te maile się w ogóle biorą? A zaspamowało mi to skrzynkę tak, bo wtedy nie było takiego problemu strasznego jak teraz, że wystarczy gdzieś otworzyć jakąś stronę i za chwilę macie 100 tysięcy maili w temacie tej strony, od różnych tam wiadomo. Tak gdzie. Wtedy już wszystkie nie było, ale ja tu nagle zacząłem dostawać po paręset maili dziennie i zwariowałem. I dopiero po jakimś czasie się zorientowałem, że coś jest nie halo. Zacząłem grzebać po tej sieci i trafiłem na ten filmik. Tu. Oczywiście nie byłem w stanie tego ściągnąć, bo nie było takiego internetu u nas jeszcze. Ale wiedziałem, że tam jest. No i kolega właśnie mówi do mnie, że ten Mariusz... Staszek, sorry, bo wiesz co, ja to wróciłem na taki serwer. Ale Mariusz, już wiem, zorientowałem się. Efekt był taki, że po pierwsze zaproponowali mi... znaczy nie, w ogóle po pierwsze, to zostałem pierwszy raz w życiu zaproszony na konwent. Do Krakowa na Polkon w 2000 roku, gdzie miałem przyjemność i zaszczyt zasiadać za jednym stołem, w dwójkę siedzieliśmy w sumie jako goście, z Tomkiem Wagińskim, który wtedy robił katedrę. I prowadziliśmy wspólnie panel o właśnie tego typu animacjach w polskim wydaniu. Oczywiście Tomek jako artysta przez wielkie A, ja jako taki wygłupiasz, który robi tego typu cyrki. Z tym, że akurat, dlaczego ja jeżdżę na konwenty, a Tomek wtedy jakoś niespecjalnie, bo Tomek się nie czuł dobrze. Tomek wtedy jeszcze się nie czuł dobrze przed większą publicznością. W tej chwili jest rewelacyjny, tam wchodzi, jedzie, z rękawa sypie. Wtedy sobie siedział tak skromnie. Tak. Nie. A ja taki własny byłem zawsze. Od podstawówki, nie, w przedszkolu nie byłem, bo teraz dobrze. W każdym razie od podstawówki już zawsze byłem wygłupiasem, zawsze robiłem kabaretę, zawsze robiłem jakieś teatrzyki, zawsze jakieś cyrki przeróżne, różnego rodzaju. W związku z tym się dobrze czułem przed widownią i robiłem dużo zamieszania, dużo szumu, co się ludziom tam spodobało. No i zacząłem jeździć. Zaraz potem dostałem propozycję z firmy z Trójmiasta, zrobienia reklamówki pakietu edukacyjnego dla szkół właśnie dokładnie w tym klimacie. To znaczy, żeby były te same osoby nawet, bo oni jakby wyjadą, bazując na wtedy rzeczywiście bardzo dużej popularności tego filmiku, że oni na tym wyjadą i sobie zrobią. No i proszę bardzo, by to kosztowało tyle. Proszę. A powiedziałem naprawdę taką cenę. No skoro tak, to proszę, no to robimy. No i zrobiłem. Z tym, że gdzie się tu pojawił problem? Problem się pojawił taki, że jak przyszło co do czego, to nagle było: o nie, tutaj jest za śmiesznie. Kurde, potem nie wiedzieliście, że było śmiesznie. To jest dla młodzieży, tak? No ale to jest za śmiesznie, to jest poważny produkt. No kurde, ludzie, uwaga. No i się zaczęła robić taka mała wojna, że nagle większość żartów musiałem powywalać, wyprowadzać na jakieś strasznie poważne klimaty. W związku z tym, jak zrobiłem taką prezentację z tego filmiku, to wkleiłem tylko takie wyrwane zupełnie z kontekstu fragmenty. Czyli to jest praktycznie znowu zwiastun tego filmu, a nie cały film, bo film cały ma tam około 10 minut. To było w takim pudełku jak z płotem, z taką sobą? Oj, tam więcej było. Tam były całe półki tych edulonów.
wszystkie możliwe tematy. I właśnie o to chodziło, że tutaj te duromy się przydają do pokonywania kolejnych przeszkód, które ten Star Factor ma do pokonania, żeby tam coś, misję wykonać. Taki robocik za nim lata i on tam wpada mu to do CD-ROM, wtedy już były CD-ROM. I to wyglądało tak w skrócie mniej więcej tak. Pani! Studio było wynajęte kilka razy, scenografia była budowana w całości. Miałem wynajęte lotnisko na swoje potrzeby, hangar na swoje potrzeby. Cały hangar był otulony materiałem. Z zewnątrz to wyglądało, jakby ktoś wstawił, nie wiem, cygaro w prezerwatywę. Cały hangar był owinięty, żeby nam słońce nie przeszkadzało w zdjęciach. Więc po prostu wyższa szkoła jazdy. Wyglądało tutaj akurat zdjęcia studyjne. Wojtek się pojawia jako hologram, więc był kręcony na Blue Boxie. O, tak to wyglądało. A czym się różni Blue Box od green screena? Zawsze odpowiadam tak samo kolorem. Nie, to śmiesznie to brzmi, ale kiedyś faktycznie to miało znaczenie, ponieważ w telewizji chętniej był widziany niebieski, a w filmie zielony. Wiąże się to z ilością danych w danym kolorze, przy zapisie cyfrowym albo optyczno-chemicznym. Natomiast w tej chwili to jest jeden czart. Dowolny kolor możesz podłożyć, nawet czerwony, różowy, pink box. Ostatnio miałem dziur box, bo... Masz ta box. No na przykład. Wszystko co się rusza. No tu jak moje standardowe podejście reżyserskie. Ekspresyjne, zwykle. Takie pytanie takie techniczne. Załóżmy, mamy green screen i kogoś z zieloną koszulką, ale inny odcień. Jak to będzie efekt? Dasz radę. Tylko to już musisz tam szlifować. Tak na pierwszym rzucie program ci może trochę zgłupieć, ale te nowe takie programy do kluczowania już to ogarniają bardzo fajnie. A to już takie z planu. Tu mieliśmy w studiu zbudowany cały taki sufit z tymi kolcami. To koledzy nad tym siedzieli 3 dni. Zrobili ten sufit, podwiesili go na ciągach do opuszczania lamp w całym studiu i to naprawdę zjeżdżało. Za pierwszym razem to po prostu jest taki pilot cały, mniej więcej tej wielkości i ma ileś tam tych przycisków do tych ciągów. Oni wcisnęli te lampeczki na wszystkie przyciski i wtedy wszystkie równo zjeżdżają. Za pierwszym razem jak nas tam postawili, nam nie powiedzieli jak to będzie działało i zrobił takie cały sufit zrobił taki huk potworny i zaczął zjeżdżać tak. No to dokładnie tak to wyglądało, no Indiana Jones. Także rozmach był bardzo duży. Tu na przykład zrobili z opuszczany taki właz zardzewiały. Fantastyczna robota, chłopcy naprawdę genialną rzecz zrobili. Tu już w teatrze kręciliśmy makijaż. Starą szkołą, to co jak ja ostatnio oglądałem sobie kwadrologię obcego, no. Porównanie pierwszego i najnowszego, no to już... Mm-hmm. Ja słyszałem, że w tej jajko obcego wkładali surową pieśń z kurczaka i tak symulowali to, co się ruszało w środku. No, ale to się do dzisiaj tak robi czasami. Masz tam takie jakieś elementy, że bebeki mu wylatują czy coś. Zresztą nawet teraz niedawno
tym w Antychryście była ta scena, gdzie sobie lis wyjada wnętrzności. No to też nie mogli ogarnąć tych wnętrzności. Znaczy nie, oni mogli to ogarnąć, tylko Vantrirowi się nie podobało ciągle. I w końcu swojego asystenta zawołał, poszli do mięsnego, kupili całe wiadro podrobów różnych zwierząt, rzucili to do wanny, strzelili im fotkę, tak to ma wyglądać. Także to też jest stosowane w naturze normalnie do dziś. To jest zresztą córka Wojtka z Crypt Girl. No i Samanta, oczywiście bez Samanty nie mogło się obyć. Udaje trap i na końcu mam zdjęcie, które zawsze najwięcej sensacji, znaczy sensacji na zainteresowanie. Nie wiem czemu. Co mówisz? Gdzie... To jest hangar. To jest hangar. Tam jest starszy, co masz? Hangar opulony niebieską szmatą. Akurat sobie jest niebieską, no ale ważne. A to jest naturalne, żeby nie było. Jak była ta scena, co drugi raz tam był któryś dubel, nie trafiłem i ją tak za mocno walnąłem, jeszcze za nisko do tego, to my wszyscy łacha, haha, a ja mówię, no, dobrze, nie było mocy, bo było pum, a silikon. A sama tak. Nie mam silikonu! Nie ma. Zajebiste. Okej. I wróćmy tu do tego. Od strony zdjęciowej na planie to wyglądało tak. No strasznie ciasno, to jest reżyserka w teatrze po prostu, dźwiękowa. Jubileuszowym aktor się zmienił i nie wiem dlaczego. Bo nie żyje.
Tak to napisałem. No jakkolwiek rzeczywiście idiotycznie to nie brzmiało, jest to niestety taki smutny element tej całej mojej produkcji Gwiazd w Czerni w tej chwili. Zdjęcie mam na szczęście już ukończone parę lat temu, ale ekipa mi się w strasznie bolesny sposób wykrusza. Sporo aktorów to już tacy aktorzy starsi. Wojtek Standeło występował w Starsym Bleku, tym pierwszym. Zmarł zanim zacząłem zdjęcia do Gwiazd w Czerni wersji kinowej. W związku z tym jego przyjaciel go zastąpił, Tadek Drzewiecki, w tej roli. Natomiast żeby uhonorować Wojtka w ogóle, wstawiłem go w ekranie komputera w newsroomie telewizyjnym, gdzie dziennikarze siedzą i sobie oglądają Staszek Szybki Jest i sikają z tego powodu, żeby po prostu w tym dużym filmie też Wojtek zagrał, bo rozmawialiśmy o tym, żeby zagrał, no to tak pomyślałem, żeby go uhonorować. No, Krysia Feldman na przykład miała też grać jedną z ról, też już nie było Krysi Feldman, także no troszkę no czas leci niestety, no czas jest moim wrogiem tutaj, no, ale to już jest inna sprawa. Łódzkie pogotowie też zginęli. Łódzkie pogotowie, no właśnie. A propos Łódzkiego pogotowie, to właśnie to jest dobry moment, żeby to pokazać. Na bazie tego wszystkiego zacząłem robić warsztaty na konwentach i na tym akurat warsztacie, poza takim typowym aktorskim, jak było za pierwszym razem, w drobny sposób, w prosty sposób obrobionym, jak było przy drugich warsztatach, tak tu już jest taka pełny rozmach, jeśli chodzi o obróbkę i nadlis. Epizod trzeci, przepraszam, coś znowu nie da się. Na czym? Nie wiem, tak właśnie rozmawiałem, bo Feniks istnieje 10 lat, ja w Feniksie działam 9, Dragon to jest najstarszy ojciec. Właśnie to był więcej okres, kiedy myśmy po prostu się strasznie jarali, ja wiem, gdzie coś takiego. Konwent, tak, żeby zrobić konwent. Tak, konwent. 10 lat temu i właśnie zróbmy trailer konwent. A to były warsztaty akurat, to faktycznie oczywiście obróbka byłaby na później, rzecz jasna. No ale powstało coś takiego. Ten Grajek, kurczę, nie wiem, jak się w ogóle nazywał, ale on wyszedł dużo lepiej niż Yoda. Bo on ma więcej fajnych, ruchomych elementów. Takich fizycznie ruchomych. No. Yoda nie ma, no bo skąd? No, troszkę mu uszy mogą drżeć. A jak masz taką fizykę naturalną, to zawsze fajnie wychodzi. No i poza tym on, jako muzyczny, mógł być sterowany w miarę sensownie, tak wiesz, na luzie. Yoda miał być założenie taki bardzo powściągliwy w ruchach, więc to od razu jest mniej ciekawie, jakby w animacji też. To wiesz,
musisz dopasować zawsze też animację do sceny i do postaci, którą animujesz. No nie każdą będzie się ruszać tak samo. No Yoda zrobił tak, żeby fajnie wyglądał. No ale co z tego? No są te filmiki, jak Yoda tańczy, jakieś tam YMCA czy inne tamte, takie śmieszne na tym samolocie leciały, te takie miśki i śpiewały jakieś takie piosenki. Takie disco polo tego nie polo. Do maju, maje i takie coś było. No, bo, bo. On tutaj ma Valkyrie znaczek na klacie z tej właśnie z ekipy z Krakowa. Ej, cholera, muszę coś znaleźć. Pamiętam z powrotem. Może tam mogę na tym. Chcę tam jechać. Oj, oj! Lisa, będź pilnie! Lusa! Lusa! Mistrzu, to się da? Wczoraj zakłócenia mocy, jakby. Krzyk przerażenia w imieniu Roberta. Lusa! Czas na nasz konkurs, Fałdynę. Czy chcecie, żeby Jadę nie znają Fałdynę? A, B. Zastrzelony przez dziewięć na misję jako terrorysta. C. Po udzieleniu mu pomocy przez łódzkie powodowie. Łódzkie powodowie? Nie spodziewałem się łódzkiego powodowia. Nikt nie spodziewał się łódzkiego powodowia! I tak piękna scena Pałacu Kultury Wielkiego. Tydzień to gówno modelowałem. Ja tam dostałem. Ten kandydat na nauczyciela, o którym ci mówiłem. Swoje uprawnienia nauczycielskie pokaż. Nie potrzebuję uprawnień. Uprawnień nie potrzebuje on. To było odrębne zdanie, że to był śmierć, który tam nie ma prawdy. Jest, tu jest potrzeba. Oni też tam nie ma prawdy. A próbował, to wiesz, jak to próbował. Ciemność chce. Ciemność. No i to jest tutaj więcej widać tego, tej klasy, której dokręciliśmy. To jest cała ta klasa. Szefie, przyszedł ten koleś na nami stacji kolejowej. Wprowadził. Tak jest. Jestem Bok. Szanik Bok. Chcieliśmy pana stacji zaprosić do naszej stacji. Siadaj pan, panie Rob. Bok. Szanik Bok. Tylko jeden. Z tymi kablami to wygląda, że jest kripto. Bez urazu. Czy to nie cudowne, że pan nawet nie znalazł wreszcie pracy? Tak, ale nie muszę tak być z głowy. Ten chyba będę mógł wyrazić. Bez tytułu, tak? Ja bym mógł być na akademii, czyli na ciebie zdrowiu. Ty znowu. Artur, mógłbyś przestać, to aż ty mógł. Tak, no to mógłby na zajebić. To też było wtedy właśnie. Masę niesamowicie pozytywnych opinii na temat scenariusza, który krążył po całej agencji filmowej telewizji polskiej, robiąc tam niezłe zamieszanie. Ale wszystko się wywaliło na tych takich papierkowych sprawach. To znaczy, trwało to tak długo,
że ja w tym momencie poddałem się i porządnie tego pana Wojtka, który mi tę sprawę prowadził i mówię, bardzo pana przepraszam, ale ponieważ ja naprawdę już któryś raz słyszę, to teraz akurat pan prezes jest gdzieś tam w Cannes, to jak wróci, to podpiszę. Potem jak ten wrócił, to się okazało, że drugi wyjechał, to ten też nie może podpisać. Potem się okazało, że się w ogóle prezes zmienił, no to już tam to jest nieważne, bo tamci już podpisali, a ten nie. To trzeba jeszcze raz tym wszystkim. No ja w końcu już się rozłożyłem i powiedziałem, że w takim układzie to ja sobie sam po prostu ten film zrobię. No to jeszcze był dramat, że no jak, no to do pana z sercem, a pan tak nas olewa teraz. No efekt uboczy jest taki, że wszystko robię z własnej kieszeni praktycznie. Ci, którzy się orientują, wiedzą, że już tak z 1,5 miliona zainwestowałem w ten film. W związku z tym cały dorobek życia poszedł i ledwo teraz wiąże koniec z końcem, łapię chałturę jak się da. Stąd też ukończenie filmu jest trudne dla mnie, bo głupia render farma, która jest mi potrzebna do wyliczenia, też kosztuje. Czy na fali ostatnich takich, nie wiem, to się długo utrzyma, ale mocno nostalgicznie ludzie podeszli do Mima, któremu akurat dobrze wróżę, oraz do Secret Service, któremu źle wróżę, ale obydwa Kickstartery odbiły się takim echem, że no, oni mają nawet kasę na zaś, bym powiedział. Będzie tak. Mnie wkręcili w Kickstartera, znaczy nie w Kickstartera, tylko w taką polską wersję Kickstartera. Tak, i ja przyznam wam szczerze, nie chciałem się w to bawić, bo ja się źle czuję jakoś z takimi akcjami. Wiem, że to jest popularne, ale mnie jakoś z tym no, nie fajnie, powiedzmy tak lekko. No bo ja jako osoba, która by wpompowała, wpompowując te pieniądze, wpompuję dlatego, że na przykład wierzę, lubię, chciałbym ten projekt zobaczyć jako jego fan. Nie, ja ci powiem, że ja na tym polskim tym wspieram kulturę. Ja tam no, miałem... Jeszcze, że ci też się wtrącę. Nie, spoko, ja to rozumiem. To za takie zasadzie, że jak ja bym na przykład zapłacił za bilet do twojego kina, to tak jakbym go zapłacił wcześniej, bo tam... No, wiem o co chodzi, tak. Z tym, że właśnie na czym polega ten problem? Jakby skala tego na potrzeby filmu w Polsce jest za mała, żeby to ogarnąć. To znaczy, ja z tych wszystkich projektów filmowych miałem gdzieś tak z 5 razy więcej ludzi, którzy mi wpłacili pieniądze, niż wszystkie inne projekty. Z tym, że nadal to było za mało, żeby nawet tę małą potrzebę, którą wtedy miałem na gorąco, bo chciałem po prostu kupić lepszą maszynę, komputer w sensie. No potem sobie chałturą na to zarobiłem, ale nawet na to było za mało, żeby to ogarnąć. Więc po prostu, jeżeli wydajesz płytę CD na przykład z muzyką, czy wydajesz książkę, czy nie wiem, przygotowujesz jakiś spektakl teatru jakiegoś takiego ulicznego, inne fantastyczne, ciekawe projekty, które można ogarnąć, to właśnie tego typu akcja jak crowdfunding jest zajebistym rozwiązaniem, bo są zajebistym rozwiązaniem, bo rzeczywiście wypełniają te potrzeby jakby finansowo. Przy produkcji filmowej, gdzie te budżety są no, kosmicznie duże, to jest strasznie trudno, może inaczej. Przy filmach w stylu dramat obyczajowy, w stylu dokument, w stylu reportaż, super, spoko. Sam chętnie dorzucam na takie projekty i na tych Kickstarterach również. Ale tam nie ma takich budżetów. Przy takiej czy produkcji tego typu, niestety budżet jest strasznie duży i tego typu... Co do budżetu, owszem, zgodzę się, ale jakoś tak niespecjalnie wnikałem głębiej, ale weź pod uwagę film Iron Sky, który... Już się muszę wyłączyć od razu. No. Iron Sky zaczął. Uzbierał parę groszy, byli w stanie zrobić parę scenek prościusieńkich i dopiero, jak pamiętasz, oni to robili dłużej niż ja w tej chwili robię Gwiazdy Wczelnie. A, to by nie wiedziałem. No to już wiem. Robili to dłużej niż ja w tej chwili robię Gwiazdy Wczelnie, te wersje, bo ja to robię 8 lat, oni to robili więcej. Ponieważ w pewnym momencie z tych wszystkich tam fundingów, crowdfundingów zabrakło kasy na cokolwiek i dopiero jak wykupili ich, znaczy nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, czy wzięli ich pod skrzydła, czy ich wykupili, czy ich przejęli, czy oni się gdzieś tam... W każdym razie generalnie podpisali jakąś umowę z normalną firmą produkcyjną, filmową i dopiero w tym momencie ten film powstał w takim ostatecznym kształcie. Te pierwsze rzeczy, które oni robili z tych crowdfundingów, to zupełnie nie tak wyglądało. Film jest w ogóle genialny, jak ktoś nie wiedział, to polecam. Może druga część wychodzi. No to tym bardziej. Nie dziwię się, bo ja sam chętnie to zobaczył. Fantastyczny film, który tak odbiega od tych standardów, takich papek. Znaczy, było trochę hejtów na tym filmie głównie dlatego, że trailery do niego były bardziej poważne niż komediowe. Wszyscy się kierowali na filmie. Oj tam. Ale to jest to, co Ben mówił, że... Mnie się to idealnie... Ale tuż przed
pytaniu. On powiedział, że bardzo interesującym projektem jest taki, który ty do końca nie wiesz, czy oni to mówią serio, czy na poważnie, bo słuchajcie, to tak jest... bazuje na urban, nie na urbanie, na pewno na teorii spiskowej, tak, że Niemcy faktycznie są na ciemnej stronie Księżyca. No. Ale ja wam powiem, że akurat co do różnic między zwiastunami a efektem finalnym, ja na przykład strasznie się obawiałem filmu Wojna polsko-ruska. Nie czytałem, przyznam, wcześniej książki. Nie wiedziałem, o co chodzi. Natomiast widziałem zwiastun, który był zrobiony tak, jak jakaś durna komedyjka dla ćwierć inteligentów. Po czym poszedłem na to i mnie zatkało, że taką fajną głębię można uzyskać. Mimo, że zwiastun był rzeczywiście strasznie głupi. Znaczy, jeden czy drugi. Taki zwiastun, durna komedyjka z rozebranym dookoła Borysem Szczycem. No i co? A idziesz do kina i widzisz zajebisty film, naprawdę. No, same zwiastuny ostatnio, zwłaszcza pokoje ludzkie, to są słabe, bo pokazują ci połowę filmu. No tak, to prawda. To rzeczywiście też się zgadza, niestety. Większość filmów widzisz w zwiastunie. Ja na przykład stwierdziłem, że w celach analizy dokładnej efektów specjalnych w danym filmie ja nie muszę filmu kupować. Wystarczy, że ściągnę sobie Full HD zwiastun z YouTube'a i mam właściwie cały film to stronę efektów, który widzę potem na ekranie. Dokładnie to wszystko tam mam. Także to jest prawda. I tak jeszcze sobie teraz przypominam te zwiastuny. No mniejsza, no to skończę jeszcze to. Dokładnie taka była sytuacja. Ja w końcu rzeczywiście stwierdziłem, że zrobię ten film samodzielnie. Nie było takiego dramatu tutaj, bo ja zawsze zachowywałem zimną krew, ale mniej więcej tak to wyglądało. Czego nie chciałeś? Tak mnie chyba się